Niewiarygodna jest Arina Averina. Mimo kontuzji kciuka, ona ma zaklejonego kciuka, tego nie widać. Mimo kontuzji barku, to co ona zrobiła w tym układzie, to jest absolutnie niewiarygodne i nie do powtórzenia. No, jedna jest zawodniczka, która może to powtórzyć, zaprezentuje się za chwilę, ale o tym za moment. Jeszcze popatrzmy na powtórki tego, co w swoim układzie pokazała Arina. Co prawda wkradł jej się błąd w piruecie, straciła równowagę w jednym piruecie, bardzo pięknym, ale popatrzmy na to mistrzowskie wykonanie techniki przyboru. Po prostu jest to zawodniczka, która tą technikę maczuk opanowała, może nawet lepiej niż żonglerzy w cyrku, ponieważ musi się jeszcze dołożyć do tego ruch ciała. Akurat Rosjanki trenują z żonglerami, jeżeli chodzi o manipulacje maczugami. One to widać. Miały zajęcia z cyrkowcami, z żonglerami, zarówno te indywidualistki, jak i zawodniczki, które ćwiczą w zbiorówce. I to zdecydowanie widać. To zdecydowanie widać, bo jest to po prostu mistrzowskie wykonanie. Również proszę zobaczyć na ten moment. Ten moment. Tak. Wyrzut dwóch maczug zza pleców w czasie rotacji i te maczugi lecą później w powietrzu równiutko. To jest, proszę Państwa, arcy. I jeszcze to, co dziwne, ale oryginalne, to ta zawodniczka miała strój bez spódniczki. A większość jednak zawodniczek tak jak kiedyś. Ma, tak jak kiedyś. Spódniczki nie były dozwolone. Tak, w latach gdzieś tam 90. jeszcze były niedozwolone spódniczki, później weszły, ale w tej chwili chyba nie jest zadowolona 8-7, za bardzo. To chyba ten piruet. Ten piruet prawda.